Jeżeli potrzebujecie nawigacji do samochodu i wideorejestrator, to dobrym przykładem będzie to urządzenie. Trzy urządzenia w jednym, a mianowicie nawigacja, wideorejestrator przedni i kamera cofania. Ja jestem Adrian, a dzisiaj zapraszam Cię do recenzji Nawitela model RE5 Dual. Zapraszam. Czyli tak jak na samym wstępie. Firma Navitel, model RE5 Dual, czyli nawigacja DVR. Co mam tutaj na myśli? Nawigacja DVR, czyli nawigacja firmy Navitel z wideorejestratorem. Powiem Wam, że dwa urządzenia w jednym to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny pomysł, bo no nie czarujmy się, nie każdy używa oczywiście... Android Auto nie każdy ma samochód z Android Auto czy Apple CarPlay, więc takie połączenie wideorejestratora z nawigacją jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnym pomysłem. Sam producent chwali się, że wideorejestrator nagrywa w rozdzielczości full HD jest na Linuxie. poziom przekątna ekranu to 5 cali, 8 GB fajny uchwyt, ponieważ jest on magnetyczny. I dodatkiem, do którego sobie zaraz przejdziemy, powiem wam tylko tak na szybko, jest możliwość dodatkowo podłączenia tylnej kamery cofania. Więc tak, producent dostarcza nam oprócz samej nawigacji, do której zaraz sobie przejdziemy. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. Pełne oprzyrządowanie, co mam tutaj na myśli, czyli ładowarkę samochodową na mini USB. Szkoda, że nie jest to USB typu C. I oprócz tego sam uchwyt. Uchwyt, który naprawdę sprawdza się znakomicie. Posiadam już parę urządzeń z takimi uchwytami i powiem Wam, że naprawdę robi to robotę. Ale już Wam mówię dlaczego. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to mocno przyciąga ten magnes. Nie ma opcji, żeby założyć tą nawigację w drugą stronę, ponieważ magnes tutaj, tam teraz urządzenie odpycha. A jeżeli ustawimy ją w drugą stronę, to automatycznie od razu jest to urządzenie po prostu zasilane. To urządzenie jest zasilane i. I po co coś takiego jest? Do tego uchwytu, który przyklejamy, między innymi, na przykład na szybę, podpinamy kabel, w tym wypadku ładowarkę samochodową. Podpinamy nawigację. I jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, w którym którym boimy się o swoje mienie, czy na przykład o wybitą szybę, czy kradzież między innymi właśnie tego urządzenia Po prostu zabieramy ze sobą lub wkładamy do schowka i tyle. Później wyciągamy trwa to naprawdę ułamek sekundy i już nawigacja działa, która jest podłączona bezpośrednio właśnie do gniazda zapalniczki. Więc to na pewno na bardzo ale to bardzo duży plus. I tak. Jakość wykonania jest, jest ok. Plastik. Fajny kolor. Ładnie się prezentuje. Nie ma dużych ramek. To na pewno na plus. Jak to ekrany w nawigacjach? Są one matowe. Oczywiście ekran jest dotykowy, tak jak wspominałem wcześniej, 5 calowy. Z lewej strony mamy możliwość podłączenia słuchawek na jacka 3,5 mm. Karty pamięci. Dzięki której możemy nagrywać wszystkie materiały, właśnie zarejestrowane tą kamerą. Poniżej mamy mikro-USB, ale tak jak wspomniałem wcześniej, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu podłączanie ładowarki bezpośrednio do samego uchwytu, ponieważ dzięki temu wtedy magnetyczny uchwyt ma sens. No w innym wypadku no to po prostu jest za dużo roboty. Od spodu kamera, która nagrywa rozdzielczość Full HD. Zobaczcie, jest możliwość jej naprawdę dużej regulacji. Nie wiem, czy tak będziecie widzieć. O, pokażę wam ją tak. Ciach. 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 Możemy ją sobie dostosować. I dodatkiem jest od góry kolejne wejście na kartę micro SD. Czym wyróżnia się taka nawigacja na tle innych nawigacji? No to przede wszystkim to, że ma dodatkowo rejestrator i to, że ta nawigacja nie jest tylko dla kierowców samochodów osobowych do masy 3,5 tony. Tutaj możemy oczywiście ustawić sobie nawigację motocyklową, jak również nawigację dla samochodów ciężarowych. I dzięki właśnie temu. I właśnie ta nawigacja tym się wyróżnia. Czyli mamy jedno urządzenie, które posiada funkcję zapisywania wideo. To, to coś znajduje się przed nami, opcjonalnie, oczywiście, możemy podłączyć drugą kamerę tylnią, ona tak naprawdę nagrywa w rozdzielczości 720p, która w zupełności wystarcza. Ale jeżeli jesteś kierowcą samochodów ciężarowych, czy motocyklistą, to ta nawigacja naprawdę, ale to naprawdę, wierz mi, ale Ci się przyda. Przyda Ci się dlatego, że jeżeli jesteś kierowcą ciężarowym, no to są zupełnie inne drogi. I ona przestrzega, że na przykład tutaj można jechać samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie na przykład 20 ton. Przejdźmy może sobie teraz do samego menu i jak wygląda ekran nawigacyjny tego to urządzenia. I tak właśnie oto prezentuje się nawigacja po uruchomieniu. Musiałem podłączyć kabel, ponieważ została ona całkowicie rozładowana. No i zobaczcie, że responsywność samej mapy jest naprawdę stoi na naprawdę wysokim poziomie. Co mam tutaj na myśli? Dużo nawigacji, których wcześniej korzystałem. Między innymi z tą Tom firmy TomTom, Tom, różnych modeli, czy to ze średniej półki, czy naprawdę z wysokiej. Zobaczcie. Mamy tryb 2D, mamy to jest tryb 2D, mamy tryb 3D. No, zobaczcie, fajnie jest to pokazane, ta mapa, ponieważ budynki, które tutaj się na przykład znajdują, są w, również w, w 3D. Wracając do samego menu urządzenia, to mamy. Możliwość znalezienia danego miejsca, które nas interesuje. DVR, czyli tutaj mamy ustawienia od wideorejestratora. W jakim klatkarzu ma działać, w ilu hercach. Ekspozycja, czy ma być stempel właśnie GPS, czyli jaką prędkością jedziemy i jak również, czy ma nagrywać dźwięki. Tutaj mamy możliwość... Zapętlania, czyli minutę, dwie, trzy, pięć lub co dziesięć, jeżeli podłączymy drugą kamerkę, to mamy z prawej strony właśnie wybór, żeby pokazywał nam na ekranie na przykład samą kamerę przednią, samą kamerę tylnią, przednią lub tylnią i tak dalej, i tak dalej. I na przykład możemy sobie ustawić, że kary za, za przekroczenie prędkości powyżej 30 km. Możemy sobie na przykład zmniejszyć, że, żeby nawigacja, Navitel dawała nam znać, jeżeli przekroczymy dopuszczalną prędkość w tym wypadku o 11 km. Bo z tego chyba co każdy kierowca wie, to od tego roku weszły dosyć srogie mandaty, i chyba nie każdemu. Opłaca się po prostu płacić, więc to na pewno kolejny plus za to. I teraz to, o czym mówiłem na samym początku, w opcjach nawigacji mamy możliwość właśnie wyboru, jak korzystamy z tej nawigacji. Czyli czy jesteśmy pieszym, czy jesteśmy rowerzystą, czy jedziemy vanem, czy jedziemy ciężarówką. Czy jedziemy dużą ciężarówką, lub własne ustawienia ciężarówki. Bo na przykład, zobaczcie, wybierając ciężarówkę, ustawiamy dokładnie masę całkowitą pojazdu. I możemy sobie na przykład zmniejszyć lub zwiększyć, że masa całkowita pojazdu to 30 ton. Nacisk na oś pojazdu, tutaj jest wybrany 8 ton, zostawmy. Poniżej mamy szerokość pojazdu jak również wysokość pojazdu. Czyli na przykład ustawiamy sobie, że nasza ciężarówka ma 3,80 i właśnie dzięki temu nawigacja Navitel model RE5 Dual bez żadnego problemu dowiezie nas. Nie ma znaczenia tak naprawdę, czym będziemy jeździć. No bo przykładowo, jeżeli most ma 3,70 m, a ustawimy w nawigacji, że nasz pojazd ma 3,80 m wysokości, no to wtedy nawigacja wie o tym i puści nas po prostu inną drogą. Więc to naprawdę na mega plus. No musicie mi uwierzyć na słowo, no nie będę teraz pokazywał, podłączał jej w samochodzie, ponieważ bardzo mi to ograniczy możliwość nagrywania. I teraz przechodzimy sobie do jakości nagrania rejestratora wykorzystując właśnie tą nawigację, czyli Navitel RE5 Dual. Zapraszam.